sgraffito. Bardzo charakterystyczna dla warszawskiej starówki technika dekoracyjna. Polega na nakładaniu kolejnych warstw różnokolorowych tynków, a następnie zeskrobywaniu tej najświeższej przed jej zupełnym stwardnieniem. Tak powstają przynajmniej dwubarwne dekoracje. Technika ta znana jest od czasów starożytnych. Jak zaczniecie się dokładniej przyglądać, to dostrzeżecie na Starym Mieście mnóstwo kształtów i barw. Zdobienia znajdują się najczęściej na parterze, ale dość często trzeba też podnieść wzrok do góry. Sgraffito to nie tylko geometryczne wzory, dekoracje są często bardziej skomplikowane. Nawiązują do dziejów kamienic lub opowiadają jakieś historie, jak na przykład etapy ewolucji herbu Warszawy, które znajdziecie przy szerokim Dunaju.